Hej słodziaki, a dzisiaj kolejny odcinek Toka Boka! Toka Life World! Ale najpierw muszę się do niego dobrze przygotować. Okej, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszej Toki. Ale dzisiaj nietypowy odcinek Toka Boka! Ponieważ Fiat Nicoli zaproponowała, by nagrać poranną rutynę naszej Muffinki. A więc dzisiaj nie ja, ale nasza przeurocza Muffinka z Toka Boka pokaże nam, co takiego robi od razu po wstaniu z łóżka. Do obiadu, mniej więcej. Ale najpierw się jakaś zabłąka na duszyczkę jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić i dołączyć do Muffinek Anny. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ na 5000 łapek w górę nagrywam kolejny odcinek Toka Boka. Także, Muffinko, oddaję Ci głos i zaczynamy. Toka Boka. A więc zapraszam Was serdecznie do porannej rutyny mojej Muffinki. Muffinko, przejmujesz prowadzenie. A więc od razu po przebudzeniu, jak tylko słoneczko wstaje, z samego rana wstaję z łóżka w mojej przeuroczej piżamce. Pierwszą rzeczą, jaką robię jako Muffinka Toka Boka, jest polecenie do łazienki, którą mam na samym końcu mojego mieszkanka. Różowego. Idę pod prysznic, biorę kąpiel i myję włoski. Odkładam wszystko na miejsce, bo lubię, jak jest porządek w domku. Następnie suszę włosy. A potem je rozczesuję szczotką, z której lecą zielone włosy. Fuj, żyćko. Odkładam wszystko na swoje miejsce. I myję zęby szczotką, która jest w puderniczce. Wiecie co, ja może kupię nową szczotkę. O, jednak się udało. Zęby myję zawsze przy lusterku, chociaż do niego nie dosięgam. Po umyciu wykonuję makijaż kolorową paletką. Czym ma więcej kolorów, tym jest ładniejsza. Pamiętajcie. Mam specjalny pędzelek do moich cieni. Odkładam paletkę i biorę troszeczkę pudru na głowę, żeby było ładnie. Kiedy to już mam zrobione, zamykam szafkę i psikam się moim ukochanym zapachem, który pachnie jak najsłodsze cukiereczki na świecie. Klik, klik. Okej, odkładamy na miejsce, nie za dużo. Przechodzimy teraz do mojej garderoby, żeby się przebrać w coś bardziej dziennego. I już. Piżamkę odkładam, wymieniam sobie kokardkę, na tym razem koronę. Przełączyła się jak księżniczka. No i co dalej robisz, Muffinko? Następnie wychodzę na mój balkon i podziwiam piękne drzewko. Żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, no nie? A co to robi ta lampa? No tak, z wcześniejszego odcinka. Witam się ze słoneczkiem, a teraz przyszła pora na śniadanko! Do kuchni! A co takiego Muffinka zje na śniadanie? Muffinka na śniadanie zrobi zestaw ciast. Oprócz jednorożcowego, który mamy już tutaj. Przypominam wcześniejszy odcinek, na którym robiliśmy jednorożcowe ciasto. Zrobimy jeszcze kilka innych ciast. Pewna urocza Julia zdradziła mi sekret na ciasto syrenie, a mianowicie cukier wystarczy połączyć z jagodami. Dodamy. I wyszło. Pierwszy raz robiłam ten przepis, także troszeczkę się stresowałam, ale dziękuję Ci bardzo, Julia, za radę. Mamy syrenie ciasto. Teraz do tego zrobimy szarlotkę. Tym razem z jabłuszka, które znalazłam w sklepie. Dziękuję Wam bardzo za wskazanie mi, gdzie ono leżało. I mamy szarlotkę. Kolejnym ciastem będzie ciasto wiśniowe, od którym wiem od Zuzi. Dziękuję Ci bardzo, Zuzia. I mamy ciasto wiśniowe. A do tego wszystkiego brakuje nam jeszcze jednorożcowego ciasta. I mamy. Także na śniadanko mam zestaw czterech ciast. Zrobiłam tak dużo dla gości, którzy możliwe, że jeszcze dzisiaj przyjdą. A sama zjem jednorożcowe. Mniam, mniam, mniam. Bo wyglądało tak uroczo jak ja. Ciasta odłożymy sobie. Będą czekać. Natomiast ja teraz spędzę troszeczkę czasu z moim pieskiem. Hau, hau. Jak go nazwiemy? Hau, hau. No to to jest hau, hau. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to pan ten piesek. Hau, hau. A, dobra. To przepraszam Cię, panie hau, hau. Dobra, ale wracając do mojej porannej rutyny. Jak już troszeczkę pobawię się psiakiem, pobiegamy po całym mieszkaniu, pogonimy się nawzajem. Przyszła pora na obowiązki, czyli na wizytę na poczcie. Muszę odebrać listy rano i na pocztę. Na szczęście nie mam daleko, więc to nie trwa długo, a taki poranny spacer naprawdę dobrze mi robi. Tutaj jest chyba jakiś list do mnie z rybką. No dobra, wezmę sobie numerek. O, jestem pierwsza. Dobrze, że nie ma kolejki. O nie, Łukasz, zabrałeś mi pana z poczty. Jak teraz mam odebrać prezent? O nie. To musi być pan z poczty? No i jakim sposobem mam to odebrać? Dobra, sama to sobie poradzę. Kibelek zamkniemy. Wybacz nam, Muffinko. Kontynuuj swoją poranną rutynę bez pana z poczty. Oj, kitek. Dobra. Idę do guziczka i naciskam. I naciskam. O,
to dla mnie? Patrzcie, jaką wielką paczkę dostałam. A co my tam mamy? Sprawdźmy to. Sól i pieprz chyba? No dobra. Już nie pamiętam, co tu robiła Śnieżka. No ale nieważne. Solniczka i pieprzniczka wyglądają bardzo ładnie, na pewno mi się przydadzą. Wezmę sobie w rękę. Natomiast już taki tutaj bałagan z kitkiem narobiliśmy, że może szybko ucieknę stąd. Chociaż i tak w sumie nikt tu nie pracuje. Ej, co to za znaczek? Chyba nie. A, wiem! Cokolwiek się tu położy, to chyba się zapakuje, co nie? A gdybym tu nóż położyła? Ale mega, widziałeś to? Ale super, to zapakuje te czekoladki. Pac! I wezmę je ze sobą na głowie. Chyba, że jej nie mogę. No trudno. To podziękuję listowi. Wezmę czekoladki. Drogę! Trzeba już wyjść z poczty, bo mamy dzisiaj dużo do załatwienia. Drogę! Wszystko, co miałam załatwić na poczcie, już mam załatwione, także zostawiamy prezent. Solniczki i pieprzniczki również na pewno mi się przydadzą, bo wyglądają przepięknie. Prawda, panie Hał-Hał? Hał-Hał. Teraz czekamy na gości. Kitek, przyjdziesz do mnie? Gdzie? No właśnie, gdzie ty jesteś? O, tutaj. A wiesz, że podobno to się da zmyć? Wiem, pod prysznicem. Spróbujemy? Dawaj. Okej. Kitek idzie się umyć. A wiem o tym. Od Małgorzaty, dziękujemy ci bardzo. Zobaczymy, czy to działa. Jeszcze? Włączymy może wodę. No i? Chyba nie działa. O nie, myślałam, że to zadziała. Zadziałało! Okej. Okay. Wreszcie kitek jest czysty. Dobra, czysty i pachnący. Chcesz troszeczkę zapachu? Nie, chcę jedzonko. No dobrze, mam ciasta dla ciebie. Szarlotkę! Dobra, Mufinka już może dołączyć. Chcesz szarlotkę? Okej. Okay. Tak. Proszę bardzo, smacznego. Am, niam, niam, niam. Chyba smakowało. Zagramy chwilę, kitek. A w co? W wyścigi, co ty na to? I tak z tobą wygram. Chyba cię coś. Zaczynamy. Ja biorę różowy. Ty masz fioletowy. Patrz, różowy ścigacz. Ja mam różowy. No dobra, wygrałeś. Trudno. Chcesz cukierka? No ale daj mi. O, wyleciał. No dlatego, że ci go daję. Drugiego sobie wezmę. Mamy zielonego dla ciebie. Proszę bardzo. A ja sobie wezmę różowego. O! Ale on był dobry. Ale okej. Okay. Teraz pójdziemy na lodowisko, bo muszę chwilę poćwiczyć. I tam zawsze kończę moją poranną rutynę. Na lodowisko! A stąd przebieram się szybko w moje wdzianko. O matko! Nie, nie teraz. Ja teraz muszę tu poćwiczyć. Czy to jest moje wdzianko? I tak. I chwilkę tu poćwiczę. Iii, trójeczka! Teraz flipa poskaczemy. I piruetiki! Stany, siadane i te sprawy. A na sam koniec zawsze idę napić się ciepłej czekolady. Gorącej czekolady. To jest Nutella, którą biorę ze sobą. O. I proszę bardzo. Dziękuję. A, ale była pyszna. No i dobra, strasznie zmarzłam, to już wracam do domu. Do domku. I tutaj wita mnie Kitek, który nie chciał się pożegnać z moim pięknym mieszkankiem. Ja tylko sprawdzę, ponieważ od Karola mam radę, żeby połączyć tą Nutellę, którą trzymam z cukrem, bo w końcu obiad sam się nie zrobi. I ma wyjść mi ciasto. Wyszło! Ej, to jest to ciasto, co było na urodzinowej imprezie! To czekoladowe! No, a ma super! Świeczki? Właśnie, chyba się nie pali. Nie, nie będą się palić. A nie, pali się! W takim razie ja się zabieram za jedzenie mojego pysznego obiadu. Tak, zgadza się, jest nim ciasto. Szybko się przebierzemy, może być w to. I zjemy ciasto z okazji moich nieurodzin, tak jak w Alicji w Krainie Czarów. Smacznego, Mufinko! Mam nadzieję, że moja poranna rutyna wam się podobała. Koniecznie zostawcie kciuki do góry. I pamiętajcie o subskrypcji. Dzwoneczkiem. Dajcie znać, co dalej wam pokazać. I czy w ogóle spodobała wam się moja rutyna. Pa wszystkim! Mam nadzieję, że poranna rutyna naszej Mufinki wam się podobała. Koniecznie napiszcie swoje pomysły na kolejne odcinki w komentarzach lub na Instagramie. Mufina Art. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!